Cześć! Witam Was serdecznie, kochani, i całuję Was gorąco na moim kanale Krystyl. Wszystko o paznokciach. Dzisiaj postanowiłam nie męczyć Was praktycznymi rzeczami. Skupię się przede wszystkim na zajęciach teoretycznych. Tak, czeka nas dzisiaj dawka teorii i chciałabym zaprezentować Wam takie praktyczne informacje w teorii, które będą dotyczyły, jak prawidłowo kształtować paznokcie. Dokładnie taki temat chciałabym przerobić, ponieważ zauważyłam, że na moich szkoleniach osoby początkujące bardzo często mają z tym problem, a drugą rzeczą jest to, że osoby, które przychodzą do mnie, które już pracują w zawodzie, widzę, że świetnie sobie dają radę już z niektórymi rzeczami, ale cały czas mają jakieś takie niedociągnięcia związane z opiłowywaniem paznokcia, kształtowaniem końcówki. Gdzieś nie do końca im to wychodzi. Myślę, że to jest temat ciekawy, bardzo potrzebny, ale bardzo często jest to temat zaniedbywany na szkoleniach. I postanowiłam, że na takim filmiku może Wam się troszeczkę poukłada w głowie dokładnie ci, którzy jeszcze mogą mieć z tym problemy. Ja zauważyłam, że jest to dla osób, które zaczynają przygodę z paznokciami, duży problem. Duży problem, ale to jest problem, którego te osoby bardzo często po prostu nie zauważają. Tak? One nie wiedzą, że popełniają ten błąd, natomiast jeśli chodzi o osoby, które już pracują czynnie, czyli one praktykują tą stylizację paznokci na co dzień, w mniejszym bądź większym stopniu, czyli mogą mieć więcej klientek, mogą uczyć się w domu, mogą pracować w salonie, więc tutaj jeśli chodzi o styczność ze stylizacją paznokci, jest naprawdę różna, ale mogą mieć cały czas te mankamenty związane z kształtowaniem paznokci, bo jak wiecie, każdy paznokieć ma inny kształt, każdy paznokieć, nie tylko każdej klientki, ale na każdej dłoni, na jednej dłoni każdy paznokieć może mieć zupełnie inny kształt, a my dążymy do tego, żeby końcówka, która będzie przez nas wypiłowana, zawsze była jednakowa. Tak? Więc ja chciałabym objaśnić Wam takie ogólne zasady, które mówią nam o tym, jak prawidłowo ukształtować te paznokcie. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny, że on dużo Wam rozjaśni w głowach. Ja pamiętam, że nawet kiedy przyjmowałam pracowników do pracy, pracownicę, to było zawsze takim błędem, który najdłużej utrzymywał się w ich praktyce i nad którym musiałam najwięcej pracować. Właśnie prawidłowe kształtowanie paznokci, prawidłowe nadanie kształtu końcówce paznokcia. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym temacie. Ja zapraszam Was do tego, żebyście obejrzeli tą część teoretyczną, gdzie będę pokazywać wszystko i wyrysowywać Wam dzisiaj na kartkach, jak prawidłowo kształtować paznokcie. Jeśli spodoba Wam się ten filmik, to proszę Was, dawajcie mi lajki, czekam na to. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, to proszę Was, zróbcie to, zasubskrybujcie ten kanał. Tutaj będę wrzucać krótkie, ale bardzo ciekawe filmiki na temat stylizacji paznokci. I co? Zaczynamy! Kolejna lekcja stylizacji paznokci ze mną. Narysuję Wam układ naszych paznokci, czyli mamy paznokietek malutki, później paznokietek serdeczny, następnie paznokietek środkowy, paznokietek wskazujący oraz kciuk, który będzie znajdował się troszeczkę w innym ułożeniu, ale ja tutaj pokazuję Wam po prostu wielkość tych paznokci. To, co musicie pamiętać, to to, że w większości przypadków te trzy środkowe paznokietki powinny mieć jednakową długość. Po pomalowaniu, po ukształtowaniu całkowitym paznokcia musimy zwracać uwagę na to, żeby one od nasady aż po same końce miały jednakową długość. I teraz tak, bardzo często w rzeczywistości zdarza się tak, że te paznokietki, te trzy paznokietki, które są na środku, tak, tutaj mamy jeden paznokieć, tutaj mamy drugi paznokieć i trzeci środkowy paznokieć. One mają nierówne łożyska. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy są zapuszczone i zostały w odpowiedni sposób wystylizowane, to one będą po pomalowaniu miały tak naprawdę jednakową długość. Ale może się okazać, że któryś z tych paznokci będzie miał nieco krótsze łożysko, tak? Czyli tą część, która przylega do opuszka, czyli do łożyska naturalnego, i w tym przypadku ja wybrałam sobie jeden z tych paznokci. To jest część różowa paznokcia, a to jest część odrośnięta biała. W przypadku dwóch obok to jest część różowa paznokcia, a tutaj mamy te końcówki odrośnięte, czyli te części białe. I jeżeli nasze paznokcie całkowicie są przykryte jakimś kolorem i przychodzi do nas Pani, powiedzmy, na zmianę tej stylizacji, ja jeszcze domaluję, żebyście widzieli, że to są palce i jest pod spodem opuszek, będzie Wam łatwiej wyobrazić sobie, że tak wygląda ten zestaw trzech środkowych paznokci u naszej klientki. I teraz my odkrywamy sobie kolor, ponieważ spiłowujemy go frezarką. I co się teraz dzieje? I na tym etapie widzimy, że któreś z tych różowych łożysk jest krótsze, prawda? Czyli teraz, skracając te wszystkie paznokcie, bo będziemy je skracać przy zmianie stylizacji, my musimy uważać, żeby skupić się na tym, że nie skracamy w każdym paznokciu, patrząc tylko i wyłącznie na tą białą końcóweczkę, bo to jest taki błąd, który popełniają styliści. Piłując paznokcie, zwracają uwagę tylko na tą białą część paznokcia i kształtują ją do jednakowej długości na wszystkich paznokciach. I jeśli byśmy tak zrobili, to w konsekwencji my byśmy tutaj skrócili, powiedzmy, jakiś tam jakąś część tych paznokci, prawda? Tej części już nie będzie, tej, którą zaznaczyłam. Ja nawet teraz pokoloruję to innym kolorem, żeby było widać, że tej części po skróceniu nie będzie. O tyle my skrócimy paznokcie, tak, o jakiś tam po prostu odrost, więc jeśli byśmy się skupiali na tym, żeby uzyskać tą samą długość białej końcówki, to w tym paznokciu my byśmy skrócili o wiele więcej tego białego, żeby dojść do takiej długości, ale co by się wtedy stało? Gdyby tej części nie było, to od nasady licząc, tak, do końców paznokcia ten paznokieć byłby o wiele krótszy, tak? Dlatego my nie możemy brać pod uwagę tylko tej białej końcówki, piłując i kształtując długość paznokcia. My musimy wziąć pod uwagę długość tego łożyska na każdym paznokciu oraz całkowitą długość paznokcia po wypiłowaniu, tak? Czyli w tym paznokciu my skrócimy o taką samą długość, ale tego białego zostanie nam o wiele więcej. Ale w konsekwencji one wszystkie będą jednakowej długości. I zawsze tak staramy się kształtować właśnie te środkowe paznokcie, żeby nie zapominać o tym, że któryś z nich, naturalny, związany z łożyskiem, może mieć krótszą długość. Tak? Czyli krótszą długość samego łożyska. Więc tutaj po pomalowaniu, na sam koniec Waszej stylizacji, te trzy paznokcie muszą mieć jednakową długość. A żeby tego dopilnować, trzeba porównywać sobie łożyska paznokci i na koniec porównywać po skróceniu, czy tu od nasady do samego końca ten paznokieć będzie miał każdy jednakową długość. Więc to jest bardzo ważne. Adekwatnie do tego, tak, w przypadku tych naszych 5 pozostałych paznokci, musimy pamiętać, że malutki paznokietek będzie zawsze około 1 mm do 2 mm krótszy, ale to wychodzi właśnie z naturalnej długości łożyska. Też tutaj Wam pokażę, że to są nasze palce z opuszkami, żebyście wiedzieli, że to jest paznokieć. Tak. Te trzy paznokcie będą jednakowej długości, natomiast kciuk, ponieważ jego budowa jest też zupełnie inna, łożysko naturalne jest o wiele dłuższe, to kciuk będzie zawsze adekwatnie do reszty około 1 do 2 mm dłuższy. Tak? Więc tak mają się z długością klarować te paznokcie po ukształtowaniu. To jest taka pierwsza zasada kształtowania paznokci, czyli zadbanie o długość, tak aby paznokcie wyglądały odpowiednio. Możecie się spotkać z czymś takim, że środkowy paznokieć będzie o wiele szerszy. Oczywiście to się może zdarzyć na którymś z tych 2 pozostałych paznokci, ale najczęstszym zjawiskiem i naturalnym jest to, że ten środkowy palec z reguły jest grubszy. Jeżeli już jest oczywiście to łożysko szersze, to z reguły jest to środkowy paznokieć. I co wtedy robimy? Co wtedy zrobimy, żeby to dobrze wyglądało? W takich wyjątkowych sytuacjach, kiedy naprawdę jeden z paznokci jest o wiele szerszy, tutaj wyrysuję, czyli tak, mamy serdeczny paznokieć, tak, ok, mamy go. Mamy obok właśnie ten dużo szerszy paznokieć środkowy, tak? Może nawet powinnam jeszcze bardziej go poszerzyć. Tak. I paznokieć wskazujący. Co my powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Ponieważ ten paznokieć ma łożysko dużo szersze od pozostałych 2 paznokietków, to teraz, żeby dobrze wyglądały te paznokcie, bo podczas piłowania możemy mieć problemy z ukształtowaniem takich samych końcówek na właśnie tych kształtach. Ja może tak nawet wyrysuję, żeby to było widać. O, w ten sposób. Zobaczcie, jeżeli przykładowo chcielibyśmy, żeby paznokcie były tak lekko zaokrąglone, zawężone, no to w tym przypadku ten paznokietek będzie wyglądał tak. W przypadku tego będzie się to kształtowało bardzo podobnie, tak? Ale gdybyśmy my chcieli tego paznokcia szerokiego w tej samej długości, czyli jeżeli mamy tutaj długość jednakową tych paznokci i chcielibyśmy tego zrobić właśnie do tej długości, to jeśli my ukształtujemy go w taki sam sposób, to zobaczcie, on troszeczkę jakby odbiega kształtem od tych dwóch. Nie wygląda do końca tak samo. Więc co my możemy zrobić, jeżeli mamy naprawdę dużą dysproporcję w szerokości tych trzech środkowych paznokci? Jeżeli jest ona mocno widoczna, to w takiej sytuacji możemy zostawić tego, który jest najszerszy, o ciupinę dłuższy. Czyli zrobimy go około pół milimetra do milimetra dłuższym, zostawimy dłuższy ten paznokieć i wtedy ukształtujemy go dokładnie w taki sam sposób, jaki kształt mają nadane te dwa obok paznokcie. Dzięki temu po pomalowaniu już, po całkowitym zakończeniu zabiegu, te wszystkie trzy paznokietki będą wyglądały na podobne kształtem. Tak? Może nawet bardziej byłoby to widoczne. Przesunę sobie karteczkę i narysuję Wam, jak to będzie wyglądało, kiedy będziemy mieli do czynienia z bardzo takimi zawężonymi paznokciami. Czyli przykładowo mamy paznokieć serdeczny, mamy paznokieć, jeszcze szerszy zrobię, żeby jeszcze to było bardziej widać, środkowy i mamy paznokieć wskazujący, tak, one wszystkie są jednakowej długości. Tutaj troszeczkę mogę go. I teraz Pani sobie zapuściła te paznokcie, one są dosyć długie, powiedzmy, że chce nosić takie pazurki, tak? No i okej, niech nosi takie paznokcie, niech nosi takie zawężone mocno paznokcie. Na tych paznokietkach to będzie super wyglądało, prawda? One są dosyć szczupłe i wąskie, ale co, jeśli my ukształtujemy w ten sposób ten środkowy, który jest szerszy, to już ten paznokieć nie będzie tak ładnie wyglądał, on będzie troszeczkę odstępował tym kształtem od reszty i żeby on optycznie wyglądał naprawdę zbliżonym kształtem do tych dwóch, to my musimy właśnie zostawić go o ciupinę dłuższym. Wcale to nie będzie tak mocno widoczne ta różnica, bo ona będzie całkowicie jakby naturalna, tak? Ale zwróćcie uwagę na to, jak ten kształt, który nadaliśmy, już lepiej wygląda do tej szerokości paznokcia, prawda? Zupełnie inaczej, one bardziej do siebie pasują kształtem. Naprawdę dużo lepiej wygląda to w takiej formie. Czyli co musimy pamiętać? Żeby po wypiłowaniu kształtu wszystkie paznokcie miały jednakową długość, znaczy wszystkie, te trzy środkowe paznokcie miały jednakową długość, adekwatnie do tego paznokieć malutki, około milimetra krótszy, paznokieć kciuk będzie około milimetra dłuższy i pamiętać, że kształtując końcówkę w dany kształt musimy zachować również proporcje wizualne, tak? Czyli jeśli mamy taką sytuację, że jednak jest duża dysproporcja pomiędzy trzema środkowymi paznokciami, jeśli chodzi o szerokość, to wtedy ten, który jest najbardziej szeroki, może pozostać nieco dłuższy, żeby optycznie jego kształt był najbardziej zbliżony, czyli wyglądał tak samo jak te dwa obok. Oczywiście, słuchajcie, to nie będą aż tak duże dysproporcje widoczne, naprawdę, że ten paznokieć, powiedzmy, musimy o 3-4 mm dłuższy zrobić. Nie, wtedy to by było już takie nienaturalne. Ten paznokieć powinien po prostu być kształtem najbardziej podobny do kształtu tych, które są obok. I wtedy wszystko będzie smacznie wyglądało. Naprawdę w naturze te dysproporcje nie są aż tak bardzo widoczne. Kolejna rzecz, jaką chciałabym omówić, to jest, już Wam pokazuję, namaluję jednego paznokietka, symetria kształtu. Zobaczcie, tu jest nasz opuszek, tu jest nasz paznokietek, ja go narysowałam bardzo duży. I teraz wyrysuję końcówkę, która sobie rosła, czyli w ten sposób. Ona będzie takim kształtem bardzo naturalnym, prawda? Jak sobie rosła, tak sobie rosła. I teraz powiedzmy przykładowo, że chciałabym z takiego paznokcia, z takiej końcówki, która sobie samo wyrosła, ukształtować migdałka. I taki migdałek, kochani, muszę nadać mu odpowiednio kształt bocznych krawędzi w taki sposób, żeby ten paznokieć miał identyczny kształt z jednej i z drugiej strony. Co to znaczy? Ja muszę wyobrazić sobie przez środek palca i środek paznokcia taką linię symetrii, tak, ta oś symetrii, którą ja teraz wyrysowałam, oczywiście u klientki jej nie rysujemy, tylko po prostu musimy wyobrazić sobie, że przez środek naszego paznokcia przechodzi wzdłuż na prosto linia, na prosto z palcem, która dzieli tak jakby nasz paznokieć na pół. I teraz kształtując tą stronę, boczne krawędzi dolne tej strony paznokcia i dolne boczne krawędzi tej strony paznokcia, musimy pamiętać, że po wypiłowaniu ta strona ma być lustrzanym odbiciem tej strony i na odwrót. One obie muszą być takie same. Więc żeby to zrobić, muszę mieć na uwadze to, aby kształtując z jednej strony, wypiłowując w dany kształt, tutaj już będzie taki zawężony migdałek, również po tej stronie go uzyskać. Ale zobaczcie, to co tutaj specjalnie narysowałam, to zobaczcie, asymetria w kształcie naszego wolnego brzegu. Zobaczcie, ten wolny brzeg nie jest równy. Ten wolny brzeg posiada taką asymetrię, czyli jedna strona wolnego brzegu zaczyna się bardziej płytko, a druga wchodzi głębiej, prawda? Tutaj jakby ten paznokieć nie jest przyrośnięty do łożyska, czyli tak jakby nam tu aż dotąd brakowało paznokcia, prawda? Tu, w tym miejscu. Ponieważ on po prostu jest głębiej wrośnięty i jest wolny brzeg krzywy. Tak? I teraz co zrobić? Ponieważ moje kursantki bądź osoby, które gdzieś tam z zewnątrz widzę, jakieś paznokcie są krzywo wypiłowane, to wiem już od razu, co tam źle zostało wykonane. Czyli one zaczynają piłować dokładnie z tego punktu, tak jak tu, piłują od tej bocznej dolnej krawędzi, tam gdzie wychodzi wolny brzeg z wałów około paznokciowych, zaczynają piłować od razu, podnosząc pilnik do góry i kształtują tą boczną dolną krawędź w taki sposób, żeby ułożyć ją po łuku ku górze. I tutaj od razu wyrysuję, jak to wygląda, czyli mamy tutaj paznokcia z profilu, dokładnie tego samego, którego przed chwilą narysowałam. Taki on ma profil. Tutaj ma odrośnięty wolny brzeg, białym namaluję. I teraz osoba, która kształtuje tę boczną krawędź, prawda? Pociąga ją od razu dokładnie pilnikiem z tego miejsca, z którego wyrasta ta krawędź, prawda? I od razu ciągnie do góry, tak, zawężając ten bok i sprawiając, że pozbywamy się tej części, a nasz paznokieć przyjmuje formę migdała i jest zawężony. I niestety z drugiej strony robią to samo, czyli co się wtedy dzieje? Narysujemy tego paznokcia od drugiej zupełnie strony, tak? Dobra, i teraz tak, tu jest ten odrost, ale nasza boczna krawędź jest głębiej osadzona, czyli tutaj. Tam było w tym punkcie koniec paznokcia, tak? Zaznaczę nawet innym kolorem, żeby to było widoczne. Tak, tamten paznokieć wyglądał w ten sposób, a tutaj nam już głębiej wchodzi ta krawędź. I zobaczcie, jeżeli tam zaczynałyśmy piłowanie dokładnie od tego punktu, gdzie zaczynał się paznokieć, no to ta krawędź wyglądała tak po wypiłowaniu, prawda? Ale jeżeli ja mam dużo głębiej wrośnięty ten paznokieć, to jeśli ja w ten sam sposób będę kształtowała paznokcia, to zobaczcie, że ja uniosę tą krawędź zbyt mocno, tak? Zbyt mocno i zbyt mocno zawężę jedną stronę paznokcia względem tej drugiej, tak? Czyli co ja wtedy tutaj uzyskam? Owszem, uzyskam migdałka, ale ten migdałek, zobaczcie, kształtując go od tej strony od razu pilnik do góry ciągnie łuk, będzie bardziej zawężony. I co w konsekwencji powstaje? Zobaczcie, powstaje zupełnie inny kształt, czyli co się dzieje? Nie mamy tutaj symetrii. Nie mamy symetrii kształtu tego paznokcia. Żeby taką symetrię uzyskać, to my musimy zostawić część tej bocznej krawędzi, tak jak ona idzie, na prosto. Tak? Pokażę na tym drugim rysunku z profilu. Ta boczna krawędź musi wychodzić na prosto i dopiero od tego punktu, tego samego punktu, który jest po drugiej stronie, wychodzić łukiem ku górze. I dzięki temu, zobaczmy jeszcze raz na ten rysunek z góry, dzięki temu, jeśli zaczniemy piłować dopiero od tego punktu, przepraszam, to nasze paznokcie przybiorą dokładnie taki sam kształt i taką samą formę, tak? I wtedy my możemy zauważyć, że ten paznokieć w konsekwencji jest symetryczny, tak? Z obu stron ma ten sam kształt. I to jest bardzo istotne, a o tym właśnie najczęściej zapominają początkujące stylistki albo stylistki, które jeszcze nie zauważają u siebie tego błędu. Często też na przykład bez żadnej asymetrii, po prostu nie ma asymetrii, paznokieć jest normalny, a stylistki co robią? Ponieważ pracują pilnikiem prawą dłonią, większość stylistek pracuje pilnikiem prawą dłonią, to piłują od prawej strony z kolei mniej, a ponieważ ciężej jest im pilnik trzymać od lewej do prawej i wtedy za mocno ciągną pilnikiem tą krawędź. I co się dzieje? Z kolei ta krawędź jest za mocno zawężona. Tak? Czyli pamiętajcie, wy musicie oczy mieć, ja to mówię tak śmiesznie, oczy dookoła głowy, ponieważ wy musicie obie te krawędzie ukształtować dokładnie tak samo. Czyli kolejna nasza zasada to jest zasada utrzymania symetrii kształtu na paznokciu. Czyli to jest takie ważne ze względu na to, że te ten paznokieć po prostu będzie miał odpowiednio uformowaną końcówkę. Kolejne kryterium teraz do przerobienia. Moi drodzy, zobaczcie, to jest paznokieć naturalny, tak, w ten sposób mniej więcej wygląda naturalna płytka paznokcia, tak, tu mamy wał okołopaznokciowy górny, ok. No i jak ten paznokieć rośnie, zobaczcie, z reguły nasze naturalne paznokcie mają lekką wypukłość, tak, a wolny brzeg skierowany jest lekko ku dołowi, u niektórych mocniej ku dołowi, u niektórych mniej. Ale te paznokcie rosnąc, zawsze ten odrost, który się pojawia, tutaj narysuję jeszcze taki boczny wał okołopaznokciowy, odrost, który się pojawia, zawsze będzie ukierunkował nam ten paznokieć ku dołowi. I teraz, jak piłujemy naszą boczną krawędź z takiego paznokcia, który rośnie sobie do dołu, tak, to my musimy zawsze pilnik podkładać, kochani, dokładnie w tym miejscu, w którym wyrasta nam z bocznej z bocznych wałów, tak, czyli tutaj, gdzie wolny brzeg naturalnej płytki się kończy i zaczyna wrastać się w opuszek, to dokładnie z tego miejsca wyrasta naturalna płytka i my musimy dokładnie z tego miejsca zaczynać piłowanie naszych paznokci, ale pilnik, którym piłujecie, musicie pamiętać, aby trzymać od dołu bocznej krawędzi, czyli w ten sposób, nie tak, nie bokiem, nie piłujemy boku, czyli o co chodzi? Jak trzymam paznokcie klienta, tak, wielu stylistów popełnia taki błąd, że pilnik tak jakby przytula się do płytki paznokcia, do jej bocznej strony, nie bocznej krawędzi, a bocznej strony w taki sposób i piłują boczną stronę, trzymając pilnik tak naprawdę pod kątem takim prostym do stołu, tak? I z drugiej strony to samo robią, czyli piłują w ten sposób, czyli tak naprawdę spiłowują boczną krawędź. Ruchy pilnika tak naprawdę to są wygięcia na paznokieć, tak? O, w ten sposób. To jest błędne piłowanie. Prawidłowe kształtowanie paznokcia polega na tym, że pilnik wchodzi do bocznej dolnej krawędzi od spodu. Czyli ja utrzymuję pilnik w takiej pozycji, piłując paznokcie, czyli kształtując ich boczną dolną krawędź, tak? Czyli ja nie piłuję bocznej strony, ja piłuję boczną dolną krawędź od spodu. Tutaj wchodzi mi pilnik pod paznokcia i ja obserwuję mojego paznokcia z profilu, piłując boczną dolną krawędź. Właśnie w taki sposób będziemy kształtować tą boczną krawędź w idealnym łuku, bardzo naturalnym, który naprawdę wygląda naturalnie, prawda? Te paznokcie są smukłe i wyglądają jak ludzkie, naturalne paznokcie, natomiast piłując, trzymając pilnik w taki sposób, my przepiłowujemy tą krawędź, tak? Przepiłowujemy i tu, w tym miejscu, zamiast pojawić nam się piękny, kształtny paznokieć uniesiony do góry, tak, w ten sposób, to nam zaczyna się pojawiać coś takiego. Zobaczcie. Takie szpony się robią. Tak? Tutaj tak jakby brakuje tej krawędzi, a sam kształt paznokcia przypomina bardziej jakiś szpon kury, tak? Czy kota, a nie ludzki, smukły i delikatny paznokieć. Co w konsekwencji później powoduje, że te paznokcie, które rosną, i już tutaj pokażę, zobaczcie, tak to wygląda, rośnie paznokieć, tak, rośnie, my go przepiłowujemy, tak, i potem z bocznej strony, czyli od bocznego wału okołopaznokciowego zaczyna wyrastać normalnie paznokieć, a tutaj widzimy, że jest on za wąski, tak, już nie mówiąc o tym, że właśnie krawędź boczna zaczyna wyglądać jak szpon, a cały paznokieć ukierunkowuje się coraz bardziej ku dołowi i wtedy te paznokcie są takie szponiaste, brzydkie. Ja nieraz obserwuję, idąc gdzieś przez ulicę, stojąc w kolejce, tak przy kasie, widzę, jak ktoś ma źle wykonaną tą stylizację, zrobione boczne krawędzie w taki sposób, że ich po prostu tam brakuje. Więc takich paznokci, broń Boże, kochani, nie robimy, tak? Nie piłujemy w taki sposób paznokcia. Nam tej krawędzi tutaj brakuje, a my musimy ukształtować taki paznokieć, który będzie wyglądał naturalnie, będzie smukły. Zobaczcie, tu nam rośnie ku dołowi, ale my kształtujemy ku górze i one potem jak rosną, to nie widać tutaj różnicy w poziomach, tak? On rośnie cały czas, tak? Tylko będzie nam co jakiś czas delikatnie opadał, a wtedy przy uzupełnieniach czy przy kształtowaniu czy nadawaniu po prostu zmiany koloru jakiegoś, to my zawsze podnosimy sobie lekko pilnikiem ten paznokieć i on zawsze wygląda smukło, delikatnie, bardzo subtelnie i naturalnie, jak ludzkie paznokcie, prawda? Nie zwierzęce. Więc pamiętajcie o tym, czyli kolejny taki podpunkt, boczna, dolna krawędź, dla Was do zapamiętania. Jak widzicie, jest kilka aspektów, które mają ogromne znaczenie na to, jak w konsekwencji wyglądają paznokcie po opiłowaniu, po ukształtowaniu, więc chciałabym, żebyście nawet kilkukrotnie obejrzeli sobie ten filmik dokładnie i dokładnie uświadomili, jak ogromne ma to znaczenie i żeby te paznokcie, które będziecie wypiłowywać, ukształtowywać, zawsze wyglądały jak najlepiej. Ja wiem, że naturalne paznokcie to nie jest jakiś sztucznie wytworzony element, który będzie idealny, prawda? Każdy super nam się uda zrobić, ale pamiętajcie, są takie zasady, które na pewno pomogą nam w tym, żeby z tych naturalnych paznokci, które przychodzą do nas, które posiadają klientki, zrobić te pazurki wystylizowane jak najpiękniej, tak? Czyli starać się wykonać to nasze zadanie jak najlepiej potrafimy, bo ja wiem, że praca z klientem, gdzie naprawdę czasami my spotykamy bardzo trudne przypadki, nie jest łatwa, prawda? Niełatwo jest czasami zrobić z takich paznokci, które przychodzą na co dzień do salonu, idealnie wyprofilowane, ukształtowane paznokcie. Bo na to oczywiście też ma wpływ wiele czynników, tak? Jakieś dysproporcje, prawda? Jakieś powiedzmy wrodzone wady w ukształtowaniu płytki paznokcia. Więc ja rozumiem wszystko, ale pamiętajcie, są rzeczy, które możecie wyćwiczyć i zawsze robić jak najlepiej się da. I dlatego chciałabym, żeby właśnie tak kształtowali paznokcie styliści w Polsce, aby te paznokcie miały naprawdę jak najpiękniejszą formę. Dziękuję Wam za uwagę. Chciałabym, żeby ten filmik był dla Was pomocny. Mam nadzieję, że tak będzie. A ja uciekam już. Całuję Was mocno, gorąco, serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze mną. Krystyl, wszystko o paznokciach. Pa!